dniach wolnych od pracy w Sejmie rusza w dziki teren i stara się w nim przetrwać. Kto by pomyślał, że kobieta, polityk, może mieć taką pasję? O kim mowa? Przekonają się Państwo już za chwilę. Porozmawiamy m.in. o bushcrafcie. Poza polityką, Emilia Wierzbicki, zaczynamy. Pani marszałek, jest Pani oficjalnym ambasadorem bushcraftu. Czym jest bushcraft w ogóle i czym jest dla Pani? Dla mnie to jest sposób na życie, na to, by w tym świecie polityki po prostu normalnie funkcjonować. Na co dzień żyję w sejmowym bushcrafcie, bo to jest niezłe czasami wyzwanie. Natomiast właśnie po to, żeby naładować akumulatory, żeby czasami wbrew wszystkiemu, co się wokół dzieje, zachować spokój, wyruszam w naturę, łykam tę naturę, łykam z niej spokój i wszystko, co z sobą niesie. I właśnie tym dla mnie jest bushcraft. Generalnie bushcraft to taka łagodniejsza forma survivalu, to czerpanie przyjemności z życia w lesie, czasami w trudnych warunkach, zdobywanie umiejętności, ale właśnie po to, by czerpać przyjemność. Tak się właśnie zastanawiam w 2022 roku, kiedy ludzie są wygodni, kiedy mamy masę ofert all inclusive wyjazdów zagranicznych, po co właściwie jest bushcraft? Tak, ale mamy czas, kiedy wyszliśmy dopiero co z pandemii i nie wiemy, co będzie dalej z tym chorobskiem. A jest to dobry czas na bycie też razem, w większej grupie, w towarzystwie, z przyjaciółmi, bez ryzyka, że możemy się zarazić i bez łamania przepisów, ale też zdobywanie umiejętności nigdy nie wiemy, kiedy może się przydać. Ja powiem szczerze, że czasami żartowałam, ucząc się różnych technik rozpalania ognia, poruszania się po ciemku, po lesie, korzystania z kompasa. Mówiłam, że nie wiemy, co będzie, wolę być przygotowana. Miałam na myśli wojnę. No mamy wojnę. I to nie jest żart. Ta wojna jest realna, prawdziwa, giną ludzie. Ja często też tam jeżdżę. Dobrze wiedzieć, jak w trudnych sytuacjach się zachować, jak obronić swoją rodzinę, jak na przykład przygotować herbatę na balkonie albo na pieńku w lesie, co zaraz uczynię. W zasadzie od wielu, wielu lat, kiedy mój syn nadawał się już do chodzenia po górach, to były nasze wspólne wyprawy, noclegi w schroniskach, marsze po górach, najlepszy czas, by nawiązać bliski kontakt z dzieckiem, by móc porozmawiać czasami o tematach trudnych, bez telefonu, bez komputera, bez telewizora, od tak po prostu. I tak to się zaczęło. Potem mój syn już jako dojrzewający młody człowiek zaczął doskonalić nasze techniki i wciągać mnie już w takie wyprawy już bardziej fachowe, wymagające wiedzy, przygotowania. No i to się tak właśnie rozwijało, tak przyszło zainteresowanie już bardzo konkretnie bushcraftem. Dzisiaj spotykamy się w pięknych okolicznościach natury, jest naprawdę ciepło i przyjemnie, ale ja wiem, że bushcraft to nie są tylko wyprawy latem. Pani także daje sobie radę w naprawdę czasami ekstremalnych warunkach. Jaka była najniższa temperatura? Nie były to takie straszne temperatury, jeśli chodzi o noclegi, to kilka stopni na minusie, więc to powiedzmy sobie szczerze, że żaden wyczyn, aczkolwiek
wiek oczywiście wymagający przygotowania i bez przygotowania absolutnie nie polecam, bo grozi to nam poważnymi konsekwencjami. Ale każda pogoda jest dobra pod warunkiem, że mamy dobry strój i wyposażenie. I to trzeba sobie stopniowo gromadzić. Ja tak właśnie czynię. Nie wszystko od razu, ale po kolei. Dobry śpiwór, dobry hamak, dobra karimata, dobra otulina i tak dalej, i tak dalej. Potem odzież porządna bielizna termiczna. Tu są różne zdania na ten temat. Ja akurat preferuję wełnę merinosów, no ale to jest kwestia jakby już indywidualna. Generalnie po prostu trzeba się do wszystkiego dobrze przygotować, do bushcraftu również. Do każdych warunków. Powiedzmy zatem, jak to wygląda technicznie. Przychodzi pani wraz z ekipą do lasu i jaki jest podstawowy ekwipunek bushcraftera? No właśnie, na przykład tego typu kuchenka. Właśnie, powiedzmy o tym, co teraz robi. W bardzo wielu miejscach można ją rozpalić. Również w sytuacji, kiedy na przykład, nie wiem, dochodzi do jakiejś sytuacji krytycznej, to również w mieście możemy taką kuchenkę użyć, na balkonie, na podwórku, korzystając z tego, co daje nam natura, i jesteśmy w stanie zagotować herbatę, zrobić coś gorącego, gorący posiłek. Natomiast tak, w lesie jest to po prostu przyjemnie. Przyjemnie z gronem przyjaciół podczas wędrówek po lasach napić się gorącej herbaty. To sprzyja rozmowom, zwierzeniom, budowaniu różnych planów na przyszłość. No po prostu naprawdę fajna forma spędzania czasu. Nie zawsze musi być to pięciogwiazdkowy hotel. Tak właśnie, jest, tak all inclusive, jest, wakacje. Tak. Powiedzmy jeszcze kilka słów na temat bezpieczeństwa, ponieważ to jest bardzo istotne. Jeśli bushcraft, to czy w pojedynkę, czy w grupie, i przede wszystkim jakie miejsca wybierać, by czuć się bezpiecznie? Przede wszystkim nie w każdym miejscu możemy nocować w lesie, bo bushcraft to również nocowanie w lesie. Ja dzisiaj nocuję w lesie prywatnym za zgodą właściciela, dlatego jest możliwość rozpalenia ogniska, ugotowania czegoś dobrego. Natomiast Lasy Państwowe w każdym nadleśnictwie wyznaczyły tereny na bushcraft, czyli tereny, na których to legalnie, zgodnie z przepisami możemy rozstawić namiot czy rozwiesić hamak i po prostu przenocować. Pani marszałek, jakie cechy powinien posiadać bushcrafter? Ja odnoszę wrażenie, że to wymaga jednak pewnego rodzaju odwagi, ponieważ pani powiedziała mi jeszcze przed nagraniem, że zdarzyło się pani nocować w lesie samotnie. Ja sobie czegoś takiego nie wyobrażam. No jednak przyznam szczerze, że bałabym się. To zależy. Fajnie jest pojechać z przyjaciółmi. Dobrze jest też pobyć czasami po prostu z sobą na łonie natury. I bushcraft daje te możliwości. To nie może być sztuczne. To musi wszystko wynikać z naszej natury, z tego, czego oczekujemy od życia, z tego, w jakim obecnie jesteśmy nastroju. Jeśli chcę pobyć sama, to jadę sama do lasu. Jeśli chcę pogadać z przyjaciółmi, czasami nawet omówić fajne projekty, pomysły, to jedziemy do lasu i tak też czynimy. Robimy też wyprawę z dzieciakami. Mamy już zaawansowane małe buszkrawciki, czyli moje wnuczęta, a dzieci moich znajomych, które to uwielbiają i czekają takich momentów, kiedy wreszcie mogą po prostu wybrać się z nami. Uwielbiają to życie leśne, głosy lasu, uczą się tych dźwięków, uczą się takiego prawdziwego życia i naprawdę w tym czasie nie potrzebują filmików, gier, komórek, niczego takiego. One się po prostu genialnie bawią z sobą, nawiązują bliskie relacje i my je mamy dla siebie również. I tutaj nasuwa się podstawowe pytanie, czy bushcraft pani zdaniem jest dla każdego, czy jednak nie? Jest możliwy dla każdego pod warunkiem, że wiąże się z jego zainteresowaniami, nic na siłę. Mam wielu przyjaciół, którzy jeżdżą na zorganizowane w czasy i w żaden sposób ich się nie namówi na to, by spędzili odrobinę czasu na łonie natury. Po prostu. Natomiast mam to szczęście, że mam też przyjaciół, którzy podzielają moje zainteresowania. Są dziś z nami.
którzy są w stanie czasami z dnia na dzień zdecydować, tak, jutro mam dzień wolny, mogę pojechać, spędzić noc, rano już mam jakąś robotę i wtedy rzucamy wszystko i jedziemy. I tak to się dzieje właśnie. Pani marszałek, a proszę powiedzieć, czy zdarza się pani spotkać czasem może jakichś przechodniów, może innych bushcrafterów w lesie, którzy są zaskoczeni, że osoba, która zazwyczaj pojawia się w mediach w dobrze skrojonych ubraniach, w sukienkach, w marynarkach, no, zajmuje się czymś takim. No, jest mnie to... nie poznają. Jest to jak chyba... widać zresztą teraz, to nie to, że się maskuje, tylko rzeczywiście jest to... No odnoszę wrażenie, że jest to nietypowy widok. Chyba nietypowy. Czasami bywałam rozpoznawana i wtedy rzeczywiście było zdziwienie, ale bardzo sympatyczne reakcje, ponieważ spotykam osoby, które podzielają tę pasję, więc zrozumienie znajdujemy od razu, wymieniamy się jakimiś uwagami, komentujemy pewne rzeczy, idziemy dalej. Czy możemy zatem powiedzieć, podsumować, co daje pani bushcraft? Siłę. Siłę, po prostu siłę. Czyli to jest taki rodzaj oderwania się od tej rzeczywistości, która na co dzień jest w Warszawie? Od rzeczywistości nie uciekniemy. Ta rzeczywistość wszędzie jest. Jest też cały czas włączony telefon, bo nie mogę sobie pozwolić na to, żeby zupełnie się oderwać. Ale jak mówię, to jest ładowanie akumulatorów. To daje siłę do tego, żeby wrócić do życia codziennego. To sprawia, że możemy odetchnąć pełną piersią. Chcemy, to mówimy, nie chcemy, to milczymy. Nie musimy się cały czas uśmiechać. Uśmiechamy się dlatego, bo świeci słońce, bo śpiewają ptaki, a nie dlatego, że łapie nas kamera. Czy zahacza jakiś dziennikarz. To jest po prawdziwe szczęście i to jest prawdziwe życie. A czego się napijemy? Co to za szczególna herbata? Herbata jest rzeczywiście szczególna. Herbatę dostałam od przyjaciela, który przywiózł mi ją z Syberii. Z nad Bajkału. Czyli tam, gdzie zawsze marzyłam, żeby pojechać. Nawet kiedyś kupiłam sobie przewodnik koleją transsyberyjską. Na razie jest to marzenie, ale nie rezygnuję z niego, bo wierzę, że kiedyś je zrealizuję. A to ma w sobie ukrytą myśl, ponieważ realizacja takiego marzenia oznacza, że to będzie już inna Rosja. Że to będzie normalna Rosja, którą... Są tacy Rosjanie, którzy walczą. Są tacy Rosjanie, którzy czują, że nie w takim kraju chcieliby żyć. Ja wierzę, że może im się kiedyś, że im się kiedyś to uda. Nie może. Tak po prostu musi być. A ja kiedyś pojadę koleją transsyberyjską. Pani marszałek, ale inna Rosja to też taka Rosja, do której pani może wjechać, bo z tym chyba też jest był problem. Zgadza się, dokładnie właśnie o tym mówię. Ja niestety, w sumie jestem z tego dumna, bo to pokazuje, że moje działania mają sens w kontekście Federacji Rosyjskiej. Rzeczywiście mam zakaz wjazdu. Dlatego Rosja musi się zmienić, ale żeby Rosja się zmieniła, to Ukraina musi wygrać tę wojnę. Czyli my wszyscy musimy ją wygrać. Pani marszałek, to jest program Poza Polityką, ale ja chciałabym zapytać, w jaki sposób pani trafiła do polityki? Ponieważ przygotowując się do tego programu, natrafiłam na informację, że pani wielką pasją było żeglarstwo i chciała pani zdawać do Akademii Morskiej w Gdyni.
Miałam wiele pasji. Generalnie tak, sport mnie bardzo wciągał. To było i żeglarstwo, ale to były i biegi przełajowe, i w ogóle lekkoatletyka. Grałam też w ręczną, stałam na bramce. Żeglarstwo było taką kosmiczną dla mnie pasją. Uwielbiałam po prostu spędzać czas na wodzie. Trochę z pogardą odnosiłam się do turystyki żeglarskiej. W takim duchu byliśmy trenowani. Zakończyłam ten okres na łódce klasy Fin rewelacyjnej, której w tamtym okresie było mi o połowę mniej, więc miałam problemy z przebalastowaniem łódki. Stąd potem marzenia o wyższej szkole morskiej. Wtedy nierealne, nie było naboru kobiet. Była pewna próba zakończona wycofaniem nie mogły się tam uczyć. W moim okresie nie. Pewnie gdybym żyła, przechodziła młodość teraz, kiedy wszystko stoi otworem, pokierowałabym życiem inaczej, ale niczego nie żałuję. Niczego nie żałuję, jestem zadowolona ze swojego życia, z tego, że właśnie tak się potoczyło. A polityka sama przyszła. To był taki czas, kiedy jeśli interesowaliśmy się historią, jeśli kochaliśmy Polskę, to naturalną drogą była opozycja, niezależne zrzeszenie studentów, wożenie bibuły, no a potem udział w pierwszych, drugich wyborach. Moja pierwsza praca to była Komisja Krajowa Solidarności i też olbrzymie szczęście, bo moim pierwszym szefem był świętej pamięci Lech Kaczyński, więc no, skazana byłam troszeczkę już na tę drogę potem. I jak pani wspomina tę współpracę? Z świętej pamięci Lechem Kaczyńskim. A potem także pracowała pani w biurze Jarosława Kaczyńskiego, tak? Tak, bo ja tak na przemian, zależnie od różnych sytuacji, byłam albo pracowałam u Lecha, albo u Jarosława zawsze. Mhm. Zawsze wiernie i lojalnie. Pani politycznej kariery, tak możemy powiedzieć? Ale też i od nich się uczyłam tego, czym jest polityka, jak należy ją pojmować, jak należy do tego podchodzić i że polityka to służba. To właśnie najpierw Lech, potem Jarosław. Lech był genialnym szefem, ponieważ bardzo cenił sobie pracowitość, kompetencje, ale też wiele uczył nas. Czasami to były zabawne sytuacje, kiedy moich młodych kolegów uczył tego, jak należy odnosić się do kobiet na przykład, że należy przepuścić w drzwiach, że należy wstać, kiedy wchodzi do pokoju kobieta. No, takie różne podstawy wydawać by się mogło. Teraz chyba już nieczęsto spotykane u współczesnych mężczyzn. Na całym świecie jednak w polityce jest statystycznie znacznie mniej kobiet niż mężczyzn. I tutaj moje pytanie, czy polityka to jest rzeczywiście taka branża, taka profesja bardziej męska, czy kobiety też mogą sobie świetnie radzić w polityce? Myślę, że kobiety mogą świetnie radzić sobie w polityce pod warunkiem, że stworzy im się takie możliwości. Nie poprzez parytety, tylko poprzez możliwości, które pozwolą im łączyć życie rodzinne z pracą zawodową. I to nie tylko dotyczy polityki, ale również każdej dziedziny życia. Jeśli kobiety chcą rozwijać się zawodowo, to należy im po prostu stworzyć możliwości, które pozwolą im to robić niezależnie od tego, czy mają jedno, dwójkę dzieci, trójkę dzieci, by mogły po prostu te funkcje łączyć. Czyli przedszkole, czyli żłobek, czyli szkoła, czyli różnego rodzaju rozwiązania pozwalające na przykład wprowadzić różny czas pracy, czy pracę zdalną. Teraz okres pandemii dużo zmienił, bo wszyscy przekonaliśmy się do tego, że praca zdalna to nie jest udawanie pracowania, tylko to jest możliwość wykonywania w zasadzie tych samych funkcji, ale na odległość. To tworzy też duże pole do funkcjonowania właśnie kobiet
równolegle zajmujących się wychowaniem swoich dzieci. Czy u Pani też tak było? Jak udało się Pani łączyć życie rodzinne z zawodowym? No, to nie jest łatwe. Szczególnie jeśli jest się samotną matką. Tak, to nie jest łatwe. Ale jak widać, możliwe, udaje się. Pewnie było to, na pewno było to kosztem dziecka, ale mój syn w tej chwili patrzy na to jako na duże doświadczenia, które w tej chwili ułatwiają mu funkcjonowanie. Mhm. Jesteście też chyba przyjaciółmi także, jeśli chodzi o bushcraft. Tak, tak, właśnie. To, że nie stać nas było na zorganizowany wypoczynek, sprawiło, że jeździliśmy w góry, że pakowaliśmy plecaki i wyruszaliśmy na takie wyprawy. Mając niewiele na nie czasu, ale wypełniając nawet te chwile maksymalnie rozmową i po prostu byciem razem. To sprawia, że w tej chwili mamy chyba naprawdę dobre relacje, takie powiedziałabym przyjacielskie relacje. Syn chyba wie, że zawsze z każdą sprawą może się do mnie zwrócić, ale i ja mogę w tej chwili korzystać z jego wsparcia, pomocy i rady. I to jest piękne. Pani marszałek, a co sprawiło, że zainteresowała się Pani wschodem i działalnością na rzecz pomocy humanitarnej? Ponieważ nawet czytając opinie w internecie, ale też rozmawiając z Pani kolegami partyjnymi, czytamy, że Małgosia ma wielkie serce, że Małgosia pomaga. I zresztą widzieliśmy także relacje telewizyjne, już w 2014 roku znalazła się Pani na Ukrainie, na Majdanie i teraz także Pani pomaga. Jak to się dzieje? Kiedy to się stało? Jak to się wydarzyło? To się nie da tak powiedzieć. To się nie stało tak po prostu. Mówi się, że ludzie pochodzący z Kresów mają coś takiego w sobie. Może tak. Ja do połowy czuję się z Kresów, do połowy jestem z Wilna po mojej mamie i mam tę miłość do Kresów. Interesuję się tym, co dzieje się na wschodzie. Z czasem to zainteresowanie przeszło na działania polityczne, na aktywność, na większe zaangażowanie, ponieważ są to kraje, które w różnych okresach swojego rozwoju wymagały i wymagają dalej, jak na przykład Ukrainy czy Białorusi, wsparcia. No to naturalnym przeniesieniem aktywności politycznej jest również takie zaangażowanie humanitarne. Pani otrzymała nawet pseudonim Bigosiewska, tak? Nie znam takich podobno. Nie znam takich pseudonimów, ale był czas, kiedy rzeczywiście po prostu będąc na Majdanie, tak tutaj, gotowaliśmy tak? I pomagaliśmy tak, jak można było pomagać. To nie chodziło o ten Bigos, który gotowaliśmy i dzieliliśmy pomiędzy protestującymi. Tu chodziło o to, żeby oni wiedzieli, że my z nimi jesteśmy. Że my ich wspieramy, że nie są sami. To jest tak, że pamiętam, jak jeździłam do Gruzji z pomocą humanitarną w 2008 roku, kiedy wjeżdżaliśmy na pogranicze do tak zwanej strefy buforowej, gdzie padały jeszcze strzały, gdzie wpadali bandyci rosyjscy i łupili tamte tereny, gdzie nie wjeżdżała żadna pomoc humanitarna, gdzie Gruzini wrócili do swoich zniszczonych domów, próbując odbudować swoje życie, praktycznie nie mając niczego, bo domy były zniszczone, sprzęt rozkradziony, zwierzęta hodowlane wykradzione, wywiezione przez Rosjan, no bo tak właśnie funkcjonuje wojsko rosyjskie. Teraz też to obserwujemy. Nic nowego, to jest ciągle to samo. To samo, co było w 1939 roku w Polsce, w 1944, 1945. To są te same prawidła, te same mechanizmy. I myśmy tam wjeżdżali jako jedyni, przywoziliśmy pomoc humanitarną, siadaliśmy z tymi ludźmi i rozmawialiśmy. Oni chcieli nas czymś poczęstować. Niewiele mieli, robili herbatę, częstowali nas orzechami, gdzieś zebrali winogrona. I to, co mówili, tu przyjeżdżali do nas różni. Różni w garniturach, wysiadali z samochodów, rozglądali się, robili sobie zdjęcia i wyjeżdżali. A wy przywieźliście nam pomoc i tu jesteście. I my to czujemy.
wiemy, że nie jesteśmy sami. Wtedy zrozumiałam, jak ważna jest obecność w takich miejscach. Nawet nie to, co przywieziemy, ale to, że my by jesteśmy. Pani marszałek, ja powiedziałam, że bushcraft wymaga odwagi, ale to wszystko, o czym przed chwilą pani powiedziała, ja odnoszę wrażenie, że to się wszystko jakoś łączy, że to też wymaga odwagi. To może w ogóle polityka wymaga odwagi, zwłaszcza od kobiet. Życie wymaga odwagi, można by też tak powiedzieć. Można wszystkiego się bać, chować się za silniejszymi, albo w kuchni, jak pewna premier wspominała niegdyś, na wypadek wojny, co by zrobiła, a można stawiać sobie wyzwania i wychodzić na czoło i po prostu nie dawać się. Różna filozofia. To jest pani filozofia, to jest pani motto i też styl życia, właściwie to, co dzisiaj pokazaliśmy, chyba to, co tak, pani robi. Chyba tak. Czy jest to życie zawodowe, czy działalność polityczna, czy życie osobiste. Tak się moje życie potoczyło, że musiałam dać radę i daję radę. Daję radę w różnych dziedzinach. Trudności, które napotykałam w swoim życiu, traktuję jako kolejne wyzwania i coś, co mnie wzmacnia. I rzeczywiście dzięki takiemu podejściu wzmacnia. Czego zatem pani życzy? Chyba wytrwałości. I wielu takich przyjaciół, jakich mam, by oni ze mną wytrwali, bym zawsze mogła na nich liczyć, bo jak Gruzini lubią mawiać, największym bogactwem człowieka są przyjaciele. Bardzo pani dziękuję za rozmowę i też bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj, za możliwość poznania pani przyjaciół i pani pasji. To było niezwykle, niezwykle miłe. Mam nadzieję, że trochę zaraziłam tym szaleństwem bushcraftowym. Tak. Cieszę się. Myślimy właśnie, żeby dołączyć do ekipy. Zapraszamy. Mam nadzieję, że państwa także udało się zarazić tą pasją. Zapraszamy do lasu, zapraszamy do bushcraftu. To był oczywiście program Poza Polityką. Ja już się z państwem żegnam i zapraszam za tydzień o tej samej porze. Do zobaczenia.